Hej, witam Was i jak tam Wam się podoba na razie maraton? To będzie prawdopodobnie finałowy odcinek tego maratonu, aczkolwiek można będzie zrobić kolejny. I na czym wcześniej skończyłem, bo to teraz nagrywam z głosem, reszta maratonu z głosem nie była. W każdym bądź razie mamy dwa terminale i lotnisko najważniejsze, nawet zarabia. W tej chwili jeszcze nie wiem, co dziś zrobię, ale na pewno zaraz coś się znajdzie. Zobaczcie, ile tutaj jest ludzi w ogóle. Totalna masakra, no nie? Tutaj mamy lot. Lot polskie linie lotnicze. Lot Embraerem przyleciało do nas. Bo właśnie mamy kontrakt z polskimi liniami. Lotniczymy lot. Tutaj niedługo będzie 767-800. Tutaj Embraer. Tutaj też. Tutaj. O, tutaj 737-800. Tutaj też 767-800. Także. Całkiem fajnie nam to nam się zapowiada. Tak. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Tutaj jest winda ogólnie. Dobra, tu wszystko gra, tylko te toalety trzeba włączyć. I to tak, i to jest dla lot dowolnych. Dobra. Jest tu mało miejsca. Jest mało miejsca zagospodarowanego. Coś by można było z tym zrobić. Zastanawiam się, na co to by zagospodarować. Tutaj też mamy bagaże i można by było zrobić jeszcze jakieś takie miejsce właśnie na bagaże. Aczkolwiek musimy zrobić też. Gdzie to było? O właśnie, chciałem zrobić te. No. Muszę się jeździć do tego. Te takie stanowiska. No wiem, że tego nie tłumaczę za bardzo. Przystanek autobusu. No o to mi chodzi, w każdym bądź razie. Stanowisko dla samolotów. Ja tu mam idealnie wyliczone to. Raz. Na razie niech jedno. Nawet będzie. O, tutaj się korek zrobił. O, trzeba tutaj będzie coś z tym zrobić. Bo się korek samolotów normalnie robi. O, patrzcie, są. Powinny być na 13:15 opóźnienie małe. A ile ludzi? 69 ludzi przyleciało, jać. No nieźle. W tym bądź razie, jak to się robi tutaj? Drogi. Przeprowadzę tą drogę sobie tutaj. Ale też niech pojedzie sobie tutaj. Jakoś nie, ona nie będzie miała sensu. Dobra. Sobie jeździ tędy. Ja nie mam prawdziwego pojęcia, jak to ma działać. Tutaj jakiś samouczek? Chyba dopiero w lotnisku międzynarodowym. Bo to sobie nie przypominam, żeby było. No nie, tu nie ma. Tu każe nam zbudować jednostki kryzysowego reagowania. Proszę, no to też właśnie miejsca nie widzę. Dobra. Po prostu trochę zmienię plan lotniska. Gdzie te jednostki były? Infrastruktura lotnicza. Nie. Ochrona nie. Personel nie, biurka nie. I mi się wydaje, że to w ochronie gdzieś. O, no tak, w ochronie. Ja sobie to może. A jeszcze to jakieś. Brak dostępnych. Coś tutaj się dzieje z bagażami. Pewnie jest aut za mało. Dobra, tam później to. Teraz mnie to interesuje. I ochrona, i to trzeba. A, nawet tak duże miejsce nie zajmuje.
Robimy sobie coś takiego. No, ja wiem, coś takiego może. Dobry odcinek. Tyle przerwy. Teraz tutaj droga serwisowa. Oj, trochę to drogie było. A co tu się dzieje z tymi bagażami? Jakieś opóźnienia? Na razie, ta, oj, duże opóźnienia. Opóźnienia są. Brakuje ładowarki taśmowej, czyli tego. To jest chyba ta ładowarka taśmowa. Właśnie nie wiem. To ja może podomawiam trochę tych, tych. Okej. Okay. Tam tutaj to zrobią. A co to się dzieje? A to... Zamknij to. No ja jeszcze nie wiem, jak to ma działać. Ja mam nadzieję, że w tym pomogą. Jak ten samouczek ukończymy. Bo na razie... No i właśnie nie mogę tego sobie przyjąć, bo... Nie mamy jeszcze tych jednostek. Niestety. Potrzebujemy... Dwa razy karetkę. No jeszcze nie spełnię. Już nie wiem zamówić, ale mam problem. Dobra, drogę zbudowali. No to mieli nawet w miarę blisko do tych pasów. A jeszcze gdyby nawet się pokusić o... taką drogę tutaj, to by nie było wcale głupie. Dobra. Teraz musimy zamówić autka. Dwa razy karetka, dwa razy dwustra, raz i dwa razy samochód policji. I mamy mało pieniążków. Opóźnienia? Ten not coś tutaj... Aha, już poleciał? Dobra. Czy był nowy produkt? To kupiłam. Okej. O, hangary jeszcze mam wam tu zmieścić. No zobaczę, jak się zmieszczą tu, może. Gdzie są hangary? Tu. A duży? Duży to trochę gorzej. Nie, tutaj to nie ma na to miejsca. Na mały mamy miejsce. Mało to by można było tu postawić i tyle. W razie jest za mało pieniędzy. A ten na co czeka? Aha, gra, gra zastopowana. Tutaj jakąś trzeba umowę podpisać. 584 808. Paper news. Paper plane relay. O, fajny kill. Weźmy może. Victoria Secret. Ona była, ale... Ja się wyniosła, bo... Nie zadowolała... Okej, mogę cię przyjąć. No jak cię przyjąć? No, dobrze, zgadzam się. Nie wiem, gdzie ciebie przyjąć. A jednak nie mogę, bo nie mam hangaru jeszcze. To cię nie przyjmę. Tutaj ciągle są problemy. Czy nie odpowiada? Tutaj jest mój system bagażowy.
Ale nie rozumiem trochę, co im tutaj nie odpowiada. Dziwne. Nie wiem, o co może chodzić. Wlatuje lot. 24 tysiące, to wystarczy na to. O, wystarczy. Tak, będzie iść droga kołowania. To hangar może być tu. Tak mi się wydaje. To musi być... No cóż, to tu będzie trochę węższa droga kołowania. Trudno się mówi. I hangar. Na razie jeden. Że później to można będzie postawić drugi. A zobaczmy. I tutaj tyk. I cyk. Okej. Coś tutaj jeszcze nie gra z tymi bagażami. Nie wiem, o co chodzi z tymi bagażami. Czekam, aż tutaj będą chcieli kupić bilety. O, będzie się zaczynać. O, za 2 minuty. W tej... Dobra, przychodzą i co? I co tu jest za problem? Walizki ładnie lecą sobie. Ja tu nie widzę problemu. Chyba, że tych jest za mało. Też jest dobrze. Nie wiem, o co w tym. Patrole mogą być przydzielone zarówno. Okej. Czasy patrolowe. Oficer ochrony. Czasy patrolu ma co najmniej 4 punkty. Dobra, to nie chcę chodzić tu. Tu. Usłyszałaś. Tu. No i tu sobie skończ. Samochodu policji lotniskowej. O Boże. Okej. Jakby to poprowadzić? Idź se tędy. Tędy. Dobra, wydaje mi się to całkiem sensowna trasa. Aha, teraz usuń. Ciekawe. Już mam lotnisko międzynarodowe, tak.
No i co, to zbuduj podstawowy ten. No za doczko bagażową. Tutaj też to nie. Aktywuj zataszkę bagażową. Gdzieś jest zaktywowana. Chyba to. Dziwne. W każdym bądź razie ja... A to. Tutaj przystanek autobusu lotniskowego i upewnij się, że pasażerowie mają do niego dostęp z terminalu. No to ciągle tego nie rozumiem. Tutaj miejsce postojowe. Spróbujemy. Potrzebuję do tego przestrzeni, którą w miarę mam. Okej. Tutaj, tutaj. Tutaj nie. Możliwa transport. To. Jajku duże to jednak jest. To nie może być w środku. No. Dobra, to będzie trzeba trochę dobudować. Jakby tutaj to zbudować. Tak, na pewno trzeba sobie tutaj wydzielić miejsce. Wody tutaj tak jadą. Zrobię coś takiego. Tu jest nasze miejsce. No trochę jest jednak mało tego miejsca. Zrobimy może... Ile tu się zmieści? Tych przystanków. Jeden się zmieści tylko, no tak. Trochę mało. Na go postawić tak i zrobić... Ich dwa. Okej. Okay. Tam dwa w takim razie. W sumie pociągnę ten terminal trochę tam. I teraz te miejsca kolejowe. Jedno i drugie. Mam nadzieję, że to będzie działało. I zrobimy sobie wielkie wyjście stąd. Dobra, tutaj się można dostać. A sobie jeszcze można walnąć. I tu. Okej, to będzie takie małe przejście. Po prostu, żeby przejść. Ale chyba się ludzie powinni... Tutaj to już nie postawię. Tak, jeszcze trzeba punkty odprawy. Jeden i drugi. No dobra. W sumie będzie git. Chciałem tu kwiatuszki i zastanawiam się, czy nie dać tu kwiatuszków.
Ale nie wiem, czy nie będzie za mało miejsca. Trzeba być. Ale trudno. Tak tu nie będzie. Tu będzie miejsce tylko do takiego luźnego siedzenia. Żywopłot. Jeszcze po środku go można mać. Nie no, bez przesady. Okej, strefa się usunie. Prowadzenie pojazdów. Cysterna paliwem, z paliwem Jet A1. No to ją zamówimy. Gdzie jest Jet A1? Tu. A i wziąć tyle. Jakieś loty opóźnione? Wygląda to całkiem dobrze na razie. Wiadomo, zawsze mamy tutaj jakieś opóźnienia, ale... Bez opóźnień to nie... Bez opóźnień to nie lotnisko. Szczególnie z takim ruchem, jakim teraz mamy. Jaki mamy. Dobra, tą ścianę już jednak sobie usuniemy. I tutaj pękniemy. Damy sobie drzwi. Takie tu nie pasują, takie. Też tu nie pasują. Ojej. Wielkie niech będą. Tak. No i dobra. Na razie tak to wygląda. I pojedźmy może tą drogą sobie tutaj. I tu skręćmy. O. Będzie w miarę okej w sumie. Co tam dalej? Co to z tym sklepem chodzi? A no, tą umowę trzeba podpisać, tak? Weźmy tą. Paper news. Zabezpieczenie pokażą. Aha, jakieś zabezpieczenia bagażu chcecie? Dobra, ukończmy ten projekt. Bezpieczeństwo poziomy. Dobra. Tu się buduje. A ja wezmę ten nauczek. Zbuduj i połącz punkt boardingu. Przystankiem autobusowego. Oho. Jak się na to zgodzić? No dobra, ja się zgadzam. No dobra, ja się mogę zgodzić. To jest niebezpieczny bagaż. Aha. Dobra, jestem mądry. Zbuduj miejsce postojowe dla samolotu dla samochodu serwisowego i upewnij się, że agenci podjazdowi mają do niego dostęp. Okej. To musimy to zrobić. Tylko właśnie gdzie? Jezu, ile tych bagaży oni przemycają. O, znowu. Dobra, czyli potrzebujemy te. A to jest malutkie. Okej. Najwyżej, jak będę chciał tutaj mieć stanowiska, to zrobimy, wiecie, taki ten mostek jakoś można będzie chyba zrobić.
Jednak nie. Ale. A nie. Ja nie wiem jak to. Nie można tu mostów? W każdym bądź razie niech to zbudują. I tutaj to. Tam ścianę trzeba będzie wyburzyć. Tak samo dać tutaj te drzwi. Nie musimy kupić pojazdy. Czyli autobus transferowy dwa razy i samochód serwisowy? Tak. Ludzi nam brakuje. Ważne. A. Tacy tam. Ciebie biorę. Ty jesteś słaba, ty jesteś słaba, ty jesteś słaba. Ciebie biorę, ty jesteś na pracy też. Fajnie. Jak to teraz łączyć? No tak, to połączymy sobie z tym. I co dalej? Jakby ja tego nie kumam. Aha, tu. Okej. Okay. To to mamy chyba. Mam nadzieję, że to jest git. Tu zbudowali, a tutaj coś trzeba łączyć? Chyba nie. Dobra. Oj. Tak, no i będzie zawsze, zawsze powiem wam, że jak to grałem w Evolucio, to zawsze miałem z tym. O, jak ładnie. Ole, ładnie wylądował, jak fajnie tu. Ej, to jest mega. A jakby tu A380 lądował. Kurde. Teraz tak się zastanawiam, bo ja bym chciał jeszcze zrobić tutaj właśnie te taśmociągi, nie taśmociągi. Może w podziemiach. Może? Można się by było nad tym zastanowić. Zobaczymy. A to trzeba dużo pieniędzy. W każdym bądź razie myślę, że dalszą częścią budowy tych od stanowisk zdalnych zajmiemy się w kolejnym odcinku. Że trzymajcie się i cześć.